No to zapraszam na kolejny dzień naszej działkowej przygody. Ja sobie wyplatam bransoletki do zamówienia. Marek czyni swoją powinność, bo znalazł taką kobietę, która nie umie prać. Znaczy akurat w tej pralce to się nie da nie umieć, ale w domu... Zazikałem się. O, super! Nie. Ale jakie masz fajne czerwone gatki. Mokry jestem. Po prostu. Dzisiaj ładna pogoda, więc można zrobić pranie. Jutro ma padać już deszcz, także trzeba dzisiaj wyprać, wysuszyć. No trochę się nazbierało, no bo to jednak jak robimy w ogrodzie, no to wiadomo, wszystko się brudzi. No to z kolei jest moja robota dzisiaj, bo mamy kolejny tydzień, kolejne robienie zamówień. Co tydzień wysyłamy bez żadnego problemu, więc muszę robić. A ponieważ mamy własną piękną studnię z pompą, to nie musimy się przejmować ilością zużytej wody. Znaczy i tak mamy w jakby zwyczaju oszczędzać wodę, żeby wiadomo, było jej jak najmniej zużywane, ale już nie musimy tak bardzo się szczypać jak wcześniej, także jest bardzo, bardzo komfortowo. Możemy prać dowoli i brudzić dowoli. A to jest największy leń w naszej ekipie. Jej się nawet biegać nie chce tutaj po łące, bo jest za wysoka trawa. Ona tak, no, nowka. Kolejny tydzień i kolejne nadawanie paczek. Mamy nadzieję, że w tym tygodniu też nam wystarczy skrytek, bo to jest zawsze bolączka. Zobaczymy. Jak dobrze, że są te paczkomaty. No. Znaczy wiesz, no poczta też jest w każdym mieście, ale jednak ludzie wolą. Ale poczta to jest często za karę, chociaż i tak nadajemy na poczcie też. Wczoraj kupiliśmy, jak byliśmy na mieście, dorwaliśmy tartak i kupiliśmy takie właśnie oto kawałki drewna, czyli dwie praktycznie jednakowe deski. To są takie jakieś odpady z tartaku, ale nam akurat się idealnie przydały do tego, co chcemy. I takie kwadraciaki, bo chcemy zrobić takie po prostu proste ławki tutaj. Marek chce docelowo tutaj zbudować sobie takie miejsce do siedzenia z palet, takie żeby było wygodniej w ogóle, ale na chwilę obecną jak tu wszystko i tak jest odkryte i jeszcze nikogo nie ma, to strach cokolwiek takiego zostawiać, no bo nie wiadomo. Znaczy nie zakładam, że tu sami złodzieje, ale bo wiadomo, złodzieje są wszędzie, albo ludzie po prostu dla złośliwości coś zepsują. Czekamy aż nam tutaj zarośnie wierzbą, ale bardzo słabo ona odbija od nowa. Tutaj posadziliśmy też. Ta wierzba się ma lepiej, dlatego że nie przemarzła. No a tam czekamy. Także będziemy budować ławki. Takie proste, jak dawniej były. Wszędzie. Przy kapliczkach. Mówiłaś, ile to kosztowało? Kosztowało to 70 zł. Masakra. Marek mówi, że dużo. No bo ja tak się nie znam. To wszystko 70 zł. Zapytałem pana, a w takim razie nogi dwie na stół. Takie nieokorowane, prosto z lasu, czyli kawałek drzewa po prostu przycięty, nie? O średnicy 20 cm. No, 100 zł. 100 zł za jedną? Za jedną? To było za jedną. Za jedną nogę. Tak. Nieokorowaną, gdzie tutaj już mamy obrobioną maszyną i w ogóle, nie? Plus blacik 50, czyli 250 zł za kawałek ławki. Za taki prosty stolik. Taki bo to, wiejski, no, a te ławki kosztowały na 70 plus 70 zł impregnat i taka smoła do tego. Będzie, my zresztą pokażemy wam wszystko. To lepiej kupić tutaj palety, widziałem po 16 zł na Eliksie, facet ma pełno i weź przestań, to jest porażka. Taki jakiś zakup mamy nowy, ja go chyba nie widziałam. No chyba nie. Takie coś. Takie coś. Do koszenia. Mała podkaszarka, nie? Ale chodzi o to, że niby mocna jest. I składasz ją tak pyk pyk i masz ją ze sobą. Trzeba skręcać wszystko, tam jest śrubokręt jeszcze w przychodzie. Według opisu na pudełku ma moc silnika 800 W. Tak. Czyli? Ciekawe. A sprawdzałeś? Ale sprawdzałeś na naszej przetwornicy? Nie. Aha, okej, okay, nie sprawdzaliśmy, ale no, może pociągnie. Mogę. No czemu nie pociągnie, skoro gumówka miała 1050 i poszła? No dobrze, dobrze, no zobaczymy, czy te 800 W to 800 W. Włączymy. Działa! Czekaj, ja pójdę sprawdzić zużycie prądu. Tak? Może. W 200 W. No, to jakie 800? Bo to 800 jest, wiesz, maksymalnie, nie? Także my ze sobą wzięliśmy różne narzędzia, na przykład takie małe i takie większe. No to już widzieliście, że nam się bardzo przydało, więc jakbyście się zastanawiali nad zakupem i macie taką potrzebę, to jest super sprawa. Można oczywiście elektryczną, ale to jest wielkie i drogie.
ta łopata jest rewelacja. Kiedyś wam Marek pokazywał zestaw takich łopat, to jest z takiej jakiejś firmy. One były tanie jak barszcz, a są takie rewelacyjne. I tutaj była jeszcze, tylko ta jest już używana bardzo dużo. I są super. Po prostu ekstra, jakbyście trafili, to kupujcie. No i więcej co z narzędzi? No właśnie to kosiarka, nie? Przydałoby się oczywiście więcej, na przykład glebogryzarka by się przydała. No ale wiecie jak jest z miejscem w kamperze. Jak już jesteśmy w temacie przydatnych rzeczy na podróż, to Marek kupił takie kratki. To są kratki, które montuje się tutaj. Czyli jeśli chcecie mieć otwarte okno, a żeby wam nikt nie zaglądał albo nikt nie mógł nic wyciągnąć, to tu się wstawia. Na górze. Zasłania. Się stawia, jak się rozłoży, u góry jest wtedy wylot, żeby pies miał. No ja kumam, no to powiedziałam, nie? A, no dobra, no. On nie musi wiecznie poprawiać. Ale my mamy taki pomysł, żeby na to jeszcze nawlec pończochę, żeby nie wlatywały owady, bo latem jak będzie gorąco, no nie zostawisz sobie na wieczór tak po prostu odsłoniętego okna, no bo ci nawlatuje wszystkich gówien. Także taki mamy pomysł, może się sprawdzi. Oczywiście cały czas zapominamy o tych pończochach, żeby je kupić. Także jakbyście szukali czegoś takiego, to kosztowało to 2 sztuki 40 zł. Czyli nie tak źle. Za kawałek plastiku, co prawda, ale przydatnego. Tylko wiesz, żeby to latem sprawdziło się, to trzeba byłoby jakąś rajtuzę założyć. Już to mówiłam. Aha. No sorry. Widzisz, no wpieprzam ci się. Nie słyszysz ten kamper. Kamper jest bardzo ogłuszający. W związku z tym, że mamy już studnię, to okazało się, że niektóre zakupy, jak na przykład te, są teraz nieprzydatne, no bo my ogólnie mieliśmy taki plan, żeby pozyskiwać wodę z rowu, szczególnie jeśli chodzi o podlewanie roślin. I to jest takie coś na wiertarkę się nakłada. Nawet nie wiem, czy nie ktoś z was nam polecił coś takiego. I to pompuje wodę. Sprawdzaliśmy na YouTubach, no, że to się bardzo fajnie sprawdza. Także my wzięliśmy ogólnie dużo rzeczy, żeby pozyskiwać wodę. Tak samo wzięliśmy basen dla psa, taki dość spory, żeby zbierać deszczówkę. No ale jak się no później nadarzyła okazja mieć pompę za tak małe pieniądze, no to to co robiliśmy, ale mamy jakby co. To miały być końcówki do ściągania wody, ponawiercałem to wszystko. To miało być w rajtuzu zaczepione, żeby nie zasysało syfów. I po prostu to w wodzie, to z drugiej strony na końcu węża między tym wiatarka i taka pompa. No ale plan zrobił się taki jak no, no bo pompa super sprawa, nie kosztowała ona nas dużo, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wydatku. Nie planowaliśmy, ale rewelacja, także możecie sobie się cofnąć do odcinku jak robiliśmy studnie i dowiedzieć się jak to wyglądało. I tak to kosi, na razie na tej żyłce, która była jakby fabryczna, taka bardzo cieniutka, zresztą widzieliście jak się montowało kosiarkę, że jest taka cieniutka. Tutaj mam jakby co dokupioną taką inniejszą, no ale dosyć, daje radę. To jest taka se. No, na kablu to mamy, dlatego że my ogólnie kabel wozimy ze sobą, musimy mieć do roboty. Także dlatego na prąd, a nie akumulatorowa, no i Marek teraz. Teraz żeśmy taką kupili w Brico, to nawet nie podziałała godzinę, dwie. Podobno nie, 15 minut działała i się zepsuła, no. Teraz zobaczmy, jakie jest zużycie, gdy kosi. Tylko to się tutaj tak z opóźnieniem trochę wskakuje. 267. Teraz wyłączył 121. 0 W. Mecz wyłączone. Bo ktoś ostatnio nam powiedział, że źle testowaliśmy, bo powinno się urządzenie pod obciążeniem testować. Sprawdzać zużycie, a nie tak jak my. O, ładowanie 118 W, mimo że jest no pochmurnie bardzo. Niefajna pogoda jest dzisiaj. Znaczy i tak w porównaniu z pogodą z ostatnich dni to jest super, ale ogólnie to jest kiepsko pogodowo. Trying to get ahead of the sunset. Haven't really made up my mind yet. But it's alright. We don't even know when it's sinking. Oto Marek. Marek z lat szkolnych. Uczy się pisać. Przymierzamy sobie, na jakiej wysokości mamy zrobić ławkę i wychodzi nam, że, znaczy mi wychodzi, że taka, a Marek mówi, że jak w przedszkolu. No, naprawdę. Czyli co, wyżej? Nie wiem, jakoś tak. Nie no spoko, bo tak się powinno się prosto, nie? A jak będzie wyższa, to będziesz musiała się... O kurwa! Będziesz musiała się... Wypadł.
czyli kopiemy i kopiemy. Znaczy Marek kopie, bo Marek się śmieje, że ja zrobiłam dwa dołki i się zmęczyłam. No tak jest, ale no. Później fajnie to na filmach wygląda. No, więc drałujemy. Zaraz musimy jeden na 70 cm, a drugi na 60, bo mamy dwie długości. Tak, no takie po prostu były odpady, to takie żeśmy ten... Odpady po 7 dych. Odpady po 7 dych, także no. Nagrywamy, żeby wam pokazać, jak pięknie powstaną nasze ławki. Wymyśliliśmy taki patent, bo chodzi o to, że tutaj robi się woda już, o. No nie wiem, czy widać. Na pół metrze już jest woda. Tak czy siak, no bo to są takie tereny. Ogólnie ziemia, no to jest ten. Impregnujemy impregnatem. Mamy też lepik. Ale stwierdziliśmy, że włożymy to worek taki mamy worki tunele, nie wiem jak one się nazywają, do zgrzewarki. Zgrzejemy na końcu, na przykład tutaj, żeby on do głęboki był, przylepimy worek lepikiem i prawdopodobieństwo, że zamoknie deska, będzie dużo mniejsze. No. Tak wymyśliliśmy. No bo pan nam powiedział, że to i tak nie zdał egzaminu, że po jednym sezonie to się rozpadnie. No to mu udowodnimy, że się nie rozpadnie. My zrobimy to nieekologicznie i będzie zajebiście. No, czy widać. Dziury zrobione i widzicie jak tu jest? 30 cm mamy ziemię, potem mamy piasek, a potem mamy wodę. Tak to wygląda u nas. Kopiemy drugą dziurę. Znaczy Marek to kopie. Jak dobrze, że ja ciągle mówię, mymy. Jak dobrze, że ja to kupiłem. Przecież my nie wywalił takich otworków. Nie, tych otworów, ale narobili. Patrzcie, jakie one są fajne, równe. To jest super sprawa, to coś. Przecież padnę, to ja bym musiał wywalić dziurę. A tutaj sobie równamy, bo tutaj była taka górka. W ogóle to nierówne są te działki. I tutaj nasza sobie. Tak, jest najrówniejsza. Tak, nasza jest super równa, już sobie część wyrównaliśmy, ale tamte działki. O Boże, jakiego oni mają góry Himalaja, mówię wam, ja nie wiem jak oni to zrobią, żeby to wyrównać. Pomalowane już dwa razy krawędziaki, trzy razy deska, dołki wykopane. Także jesteśmy chyba na pół metku. Musimy sobie zgrzać woreczek. Jeszcze nie używaliśmy zgrzewarki, więc nie wiemy jak ona ten funkcjonuje. Nie żeby co? On na dole był właśnie... Bo mamy taki rękaw. Rękaw woreczek. Nie wiem czy to... Co tu trzeba... No i zasysa. Zasysa i ma zgrzać. Już chyba co? Nie wiem. Już ten czerwono świeci. Pokaż. Zobaczymy co. I co zrobił się worek z tego worka? Nie wiem. Chuj się zrobił. Nic się nie ściapiło. To może co innego trzeba nacisnąć. No może. Bo tu jest ta. Nie wiem czy to nie trzeba odkleić. Taśmą zaklejone. To jest do zgrzewania, nie? A. Ale nie wiem właśnie. A. Instrukcja obsługi się kłania teraz. Super, jak zawsze. Technologia. To nie tak głęboko, bo mi braknie worka, tak tu rób. O, oszczędnie, bo ja się uciąłam, wiesz, no tak. Dobra. No trochę z naddatkiem, miałaś... ale wiesz. No, rzecz w tym, że nie wzięliśmy instrukcji. Już chyba. No. Jest? Tak. Okej. Okay. Zgrzamy. No to gites, to zakładamy na ten. Nie, to przygotuj wszystkie cztery. A. No jak będę co po jednym? Nie, ja bo muszę sprawdzić, czy w ogóle się da to zrobić, nie? Aha. Bo ja myślę, no dobra, że dobra. Może być ciężko. Kupiliśmy lepik i spodziewaliśmy się, że ten lepik to będzie taki, wiesz, taka smoła, nie? A to jest takie... Taki jak piasek. No może i można było to w kąpieli wodnej postawić to wiadereczko to, ale my nie mamy wiadereczka, żeby włożyć wiadereczko. Zrobiłam tak, jak zrobiłam, ale teraz będziemy to ten, młodzić, żeby... No ale tak o... Trzy razy zaimpregnowane. Dwa. Dwa? Mówiłem, że trzy. Tamto trzy. Deska trzy. To miało być trzy, a nie tamto. Deska musi być ten, bo... A to w ziemi co? Nie musi? To jest zalepikowane. Dobra, pokażemy wam wszystko. Tak to wygląda, proszę Państwa. Te worki są do pakowania próżniowego, żeby właśnie
Nie moko. Więc żeby powinny nie puszczało być... powietrze i w ogóle, no, nie? Więc są jeszcze, zgrane. Jeszcze jak tak, tutaj włożyliśmy do ziemi, jak już będziemy wiedzieć, czy głębiej, czy nie głębiej, to zaciapkamy lepikiem tutaj i jeszcze tą płytę tutaj tę dziurę zabetonujemy. No. Także myślę, że będzie trwale. No woda nie podejdzie. Na pewno będzie trwale takim... niż jakby było bez tego wszystkiego. No bo taką masz tam wodę dotąd gdzieś, nie? No. A tak woda nie wejdzie, no. Worek musiałaby przeżyć woda. No. Ja myślę, że to będzie solidnie, nie? Bo ten pan mówił kotwy kupić i coś tam, no ale kotwy też będą w ziemi, będą rdzewiały. No zobaczymy. Drewno będzie w wodzie. Coś jest nie tak, Madzio. Madzio, jest coś nie tak. Przecież ten jest wyższy, ten jest niższy. No widzę. No. A ten jest chyba dobrze, a ten jest za wysoki. No i po co było wyrzucać kamienie? Ale proszę Cię, i tu były kamienie. Udało nam się wypoziomować. To dowód. Teraz musimy to jakoś tak tam zakotwiczyć, żeby się nie zapadało i w ogóle. Ale mamy trochę betonu, mamy też kamienie, także to będzie zajebiście dobrze zrobiona ławka. No, wyglądają jak cmentarne. Tak nam to wyszło. Jeszcze nie jest skończone, bo jak zaschnie beton, który tutaj częściowo jest wylany, żeby jakoś to zablokować, to musimy tą folię obciąć, żeby tak nie wystawało brzydko. Ale wygląda fajnie. Pasuje nam do stolika, który mamy. Akurat handlowo jeździmy, dlatego ma takie rzepki tutaj. My wszystko mamy tak turystyczno-pracowniczo przemyślane, żeby te same rzeczy nam... Ale w przyszłym sezonie tego stolika tu nie będzie. Nie, chcemy zrobić jeszcze też drewniane stoliki. Laty mamy fajne w domu, takie naprawdę grube, że takie tutaj by kosztowały kilka stów. Także tutaj będzie taki blacik i sobie przywieziemy wszystko sami. Nie będziemy musieli się prosić, płacić. Także... To będzie takie nasze miejsce na kawkę. Może do pracy też czasami, bo ogólnie to my sobie szykujemy tam miejsce ogniskowe, co pokazywaliśmy, no ale to czasu trochę minie. No i tu sobie szykujemy miejsce do siedzenia sobie na hamaku i w ogóle. Ale miejsc do siedzenia trzeba dużo, bo tak. No, no bo tak wychodzi po prostu. Jak ktoś się słucha, to sobie ma gdzie pójść. No właśnie. No, czyli ja. No, moja praca na zewnątrz skończona, to teraz zabieram się za zamówienia. Piękne mam rączki po malowaniu, ale umyte jakby co, do wyplatania. Także ja się zabiorę za to przygotowanie paczek, które wyślemy jutro.